Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. News z Ogrodzieńca. Jesteśmy, proszę Państwa, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przepiękne tereny do rekreacji, ale o tym więcej z naszym gościem. Tomasz Motyl, starszy ratownik GOPR z nami. Dzień dobry, Tomku, witamy. Zanim porozmawiamy o tej akcji, która jest oczywiście akcją pozorowaną za naszymi plecami, to chciałam zapytać, czy Jura jest przyjazna dla turystów? Jest bardzo przyjazna. Jest bardzo przyjazna, z roku na rok coraz więcej turystów nas odwiedza, a mogą się czuć jeszcze bardziej bezpiecznie, bo właśnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej działa Jurajska Grupa GOPR. Na jakim terenie działać? Jaki to jest obszar? To jest obszar Wyżyny od Krakowa po samą Częstochowę, a my właśnie teraz na terenie powiatu zawierciańskiego znajdujemy się w samym centrum Jury. Czyli to jest to serce, czyli tutaj warto przyjechać po prostu. Ale Tomku, bo chciałam cię zapytać, wspinaczka, jaskinie, skałki, to są te miejsca, w których najczęściej musicie ratować ludzi? Często. Sezon nasz latem jest najbardziej napięty, bo wtedy najwięcej osób przyjeżdża na Jurę, ale wypadki zdarzają się także podczas normalnych spacerów w lesie, czy to na rowerze, czy właśnie pieszo, na rodzinnej wycieczce z rodzinnej też również może zdarzyć się nieprzyjemne zdarzenie. A to właśnie to, o czym powiedziała Beata, czyli jaskinie, czyli wspinaczka, to także trochę modyfikuje waszą pracę jako ratowników GOPR, czyli są pewne specyfikacje. Ludzie, którzy ratują właśnie w jaskiniach, ludzie, którzy właśnie się wspinają na skałkach. Górskie pogotowia tą kojarzy się z górami. My jesteśmy troszeczkę inną grupą niż wszystkie, bo działamy na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ale ze względu na to, że to jest tu potrzebne, bo właśnie występują skałki, występują jaskinie, nasza grupa specjalizuje się właśnie w takim ratownictwie. Bo to właśnie tutaj na terenie Jury każdy wspinacz wysokogórski i tatelnik, himalaista zaczyna właśnie tutaj. Bo Jura jest bardzo dostępna, łatwo do tych skał podejść i przećwiczyć wszystkie takie same techniki, które później wykonujemy w wysokich górach. To ja tylko mogę dodać, że dzisiaj to będziemy rejestrować, proszę Państwa, takie wejście do jaskiń, a jutro to wszystko pokażemy, a teraz o teraz już tak, przechodzimy, akcji, proszę tak. Państwa, do akcji pozorowanej. Tomku, co to jest za akcja? Widzimy, że jest z udziałem Quada. To jest Wasz pojazd, którym tutaj się poruszacie właśnie na Jurze? Quad się bardzo dobrze sprawdza na Jurze, ponieważ szlaki są na tyle wąskie, że samochód terenowy ma ciężko dojechać, a Quadem jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia. I co pozorujemy teraz? Jaka to jest akcja? Jaki był wypadek? Co się stało? To jest właśnie akcja, gdzie na klasycznym spacerze ktoś się przewrócił i najnormalniej w świecie skręcił staw skokowy. Ale musimy dodać, że rzeczywiście tutaj to ukształtowanie terenu sprzyja takim kontuzjom. Tak, szczególnie kiedy troszeczkę popada ta skała jurajska, jest śliska i trzeba uważać. My to możemy oczywiście zminimalizować, odpowiednio się ubierając, bo często wyobrażamy sobie, że jeżeli chodzi o jakieś takie obuwie górskie i tak dalej, to tylko wysokie góry. No niestety, tutaj jest mnóstwo takiego skalistego, kamiennego podłoża i także łatwo, pośliznąć się na przykład. Często pokrytego szadzią, prawda? Po prostu tutaj naprawdę dzisiaj rano był problem, żeby podjechać samochodem. Opony się bardzo ślizgają, czyli nasze buty też. Dokładnie tak. Ludzie przez to, że Jura jest dostępna, strasznie ją bagatelizują. Nie zabierają na wycieczki kurtek, nie pakują dobrze plecaka, nie mają nawet podstawowej apteczki, ale również nie mają dobrego obuwia. Bardzo często zakładają klapki, japonki. To się żartujesz. U nas zdarza nagminnie. Tomku, a czy właśnie to, że to nie są te wysokie góry, że to nie są Tatry, że to nie są Pieniny, czy ludzie lekceważą ten teren? Lekceważą, można tak to powiedzieć, tak, dokładnie. Czasem wypadki zdarzają się również wśród doświadczonych instruktorów, gdzie rutyna powoduje, że bagatelizują niebezpieczeństwo. A również z wysokości 5, 3, 4 metrów może stać się to samo jak z 20 czy 30. Tomku, ale wy macie także inne interwencje. Rozmawialiśmy ze starostą powiatu zawierciańskiego i mówił, że pomagacie w różnych sytuacjach, nawet kiedy trzeba kogoś zawieźć do szpitala, na przykład, czy kobieta zaczyna rodzić, a sytuacja jest taka, że po prostu zwykłym samochodem nie da się przejechać. Dokładnie tak. Są również na Jurze takie miejsca, gdzie karetka pogotowia czy samochód osobowy ma problem z dojazdem. Dlatego my, dysponując czy to kładem, czy samochodem terenowym, jesteśmy w stanie pomóc nawet w takich sytuacjach. To jeszcze o tym sprzęcie chciałabym porozmawiać. To wszystko jest coraz bardziej nowoczesne i to wszystko jest coraz bardziej, no, z jednej strony elektronizowane, tak, ale z drugiej strony cała ta technologia, która poszła do przodu, bardzo Wam pomaga w Waszej pracy. Tak, tak. Dojazd do miejsca zdarzenia jest szybszy. Przede wszystkim lokalizacja tego miejsca, ale też sprzęt
pomaga nam skuteczniej ratować i pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują. Powiedz mi, czy dzieci, bo ja rozumiem, że rodzice przyjeżdżają tutaj na Jurę także z dziećmi. Obserwowaliśmy, spacerując sobie na przykład po Ojcowskim Parku Narodowym, czy chociażby tutaj, dzieci powinny być też specjalnie ubrane i także mieć specjalne obuwie, bo ja widziałam tutaj takich malutkich chłopców biegających. Rzeczywiście, wczoraj tutaj niejedno dziecko się przewróciło, więc może warto też zaapelować do rodziców o to, żeby odpowiednio przygotowały swoje pociechy do takich wycieczek. Oczywiście, dziecko warto zaopatrzyć od obuwia, odzieży, ale także warto na przykład na ręce napisać numer telefonu do osoby kontaktowej. Bo takie dziecko tutaj na takim terenie bardzo łatwo, żeby się schowało gdzieś za skałę, czy uciekło. No, po prostu oddaliło się od rodziców i zaginęło. Zwłaszcza jak jest mnóstwo turystów, gdzieś dokładnie może zaginąć. Tak. To, o czym też mówimy na plażach, czyli warto taką opaskę stworzyć, tutaj numer kontaktowy. Dokładnie tak. Mhm. Jeżeli jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia, bardzo często to o tym mówimy, ale myślę, że to warto podkreślić. Jak powinniśmy reagować? Jak wezwać ratowników? Co wcześniej na przykład zrobić, żeby zminimalizować ewentualnie jakieś urazy? Co my laicy możemy zrobić, zanim przyjedzie ta fachowa pomoc? Przede wszystkim najważniejsze jest wezwanie pomocy. Tutaj dla nas bardzo dużą pomocą przychodzi sieć Plus, która już ponad 10 lat udostępnia numer ratunkowy w górach 601-1300, na który możemy całodobowo wzywać pomoc. Również numer 985, a teraz od niedawna aplikacja Ratunek. Te wszystkie rzeczy powodują, że ta pomoc jest wezwana i ratownicy mogą przyjechać, bo choćbyśmy byli specjalistami w udzielaniu pierwszej pomocy, jeżeli nie wezwiemy fachowej opieki medycznej, to ta pomoc po prostu nie dojedzie. Tomku, a w jakim składzie wy pracujecie? Ilu ratowników przyjeżdża na taką akcję, kiedy no, po prostu ktoś skręci nogę? Minimalny zespół to jest dwóch ratowników. Mhm. Dwóch ratowników, bo wtedy oni są w stanie sprawnie zabezpieczyć praktycznie każde zdarzenie. Mhm. Jeżeli zdarzenie jest bardziej poważne, to wtedy mobilizujemy większe siły, wtedy przyjeżdżają kolejne pojazdy. Najtrudniejsze akcje to są akcje jaskiniowe, gdzie tych ludzi potrzeba najwięcej. I wtedy przyjeżdżacie, nie wiem, wzywacie zespół, jakieś posiłki z okolicznych miejscowości, czy to po prostu ten, kto jest na dyżurze, ten bierze udział w akcji? Mobilizujemy wtedy ratowników ochotników, których mamy około 100. I w zależności od tego, ilu ich potrzebujemy, wysyłamy wiadomość i oni przyjeżdżają sukcesywnie w czasie trwania tej akcji. A potrzebujecie ratowników ochotników? Bo to może być apel do tych, którzy chcą się do was dostać. Potrzebujemy. Od piątku rozpoczęliśmy rekrutację, która trwa do końca sierpnia. Można się zgłaszać do nas. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie internetowej. A czy nasz redaktor Abramowicz nadałby się? Oczywiście. Jeżeli przejdzie rozmowę kwalifikacyjną z naczelnikiem, jak najbardziej. No właśnie, ale na czym polega taka rozmowa kwalifikacyjna? Czy trzeba mieć jakieś wymogi? Nie wiem, trzeba mieć jakiś określony wiek, nie wiem, uprawiać sporty, być no, sprawnym na pewno. Ale jakie są wymogi te podstawowe? Przede wszystkim ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, wielkie chęci. Jeżeli te trzy rzeczy na początku się sprawdzają, to wszystko da się. No i przede wszystkim trzeba chyba mieć pasję, bo patrząc na ratowniku GoPro, to widać, że to ludzie z pasją. Tomasz Motyl, starszy ratownik GoPro, naszym gościem. Proszę państwa, my wracamy po krótkiej przerwie. Prosimy z nami zostać i dodać nam otuchy, bo coraz zimniej. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.